już nie o odzyskanie rynków, ale o to, żeby w ogóle utrzymać się na powierzchni, żeby te gospodarstwa nie zniknęły i żeby nie zasiliły grona bezrobotnych i całej olbrzymiej szarej strefy, która funkcjonuje, dlatego że coraz więcej jest ludzi chorych i coraz więcej ludzi szuka żywności u rolników, tylko że odbywa się to cały czas jednak w szarej strefie. Jak Państwo wiecie, Wasz pomysł zmiany ułatwień sprzedaży żywności od rolników nie zadziałał. Nie zgłosiło się tyle podmiotów, ile by się spodziewało i to wcale nie dziwnego. Dlatego, że dopóki nie odzyskamy przynajmniej małych lokalnych sklepów dla żywności bezpośrednio od rolnika, to ani konsumenci nie będą mieli powszechnie dostępu do tej żywności, ani rolnicy nie będą w stanie sprzedawać tych produktów na bazarach i kiermaszach i okazjonalnych jarmarkach. Dlatego, że rolnik, który ma małe gospodarstwo i wielokierunkową produkcję, ani nie jest w stanie wpisać się w żadną formę, którą Państwo proponowali do tej pory, bo na przykład sprzedaż marginalna, lokalna i ograniczona, która owszem umożliwia sprzedaż do sklepów, ona właściwie tylko ułatwiła sprawę wielkoprzemysłowym sklepom wielkopowierzchniowym, które prowadzą rozbiór i sprzedaż mięsa. I jakbyście Państwo zobaczyli w rzeczywistości, jak to funkcjonuje w poszczególnych powiatach, to praktycznie z mola korzystają przede wszystkim supermarkety. A my cały czas proponujemy Państwu zupełnie inną formę, żebyście potraktowali małe gospodarstwa zupełnie inaczej, odrębnie, korzystając oczywiście z tego, co pozwala Unia Europejska zrobić. Próbowaliśmy Was przekonać, że potrzeba nie zmian w tych ustawach, tylko całkiem nowej formy ustawy, która odrębnie potraktuje tą bardzo ograniczoną sprzedaż. Bo my mówimy o początku, żeby te małe gospodarstwa mogły zacząć się rozwijać i one nie zaczną od wielkich inwestycji i tworzenia linii technologicznych, które oczywiście Centrum Doradztwa Wybinowie uczy rolników, jak można to zrobić, ale ponieważ ja byłam na tych szkoleniach i widziałam, jakie są koszty związane z wytworzeniem nawet podstawowej małej linii technologicznej, to są niewyobrażalne sumy dla małego rolnika. To jest po prostu niemożliwe. Poza tym chciałam Wam powiedzieć, że jeżeli pójdziemy dalej w tym kierunku, to niedługo żywności wysokiej jakości w ogóle nie będzie. Bo ta żywność, która jest wytwarzana i kontrolowana przez odpowiednie instytucje, które odpowiadają za nasze zdrowie i życie, niestety nie eliminują tego typu afer spożywczych, które są właśnie generowane przez ten wielki, kontrolowany niby przemysł spożywczy. Przypomnę tylko tutaj o 20-letnim mięsie w konserwach, o momie, czyli mięsie odchłosnionym mechanicznym, które znalazło się w produktach dla niemowląt, o na przykład suszu jajecznym, który był produkowany bez jajek i o tego typu rzeczach, jak na przykład ostatnia afera z skażonymi kurczętami. O soli drogowej i innych rzeczach. W tej chwili, jak Państwo pójdziecie do sklepu i spróbujecie kupić wędlinę, nawet dobrej jakości, próbując za nią zapłacić więcej, to ręczę, że nie znajdziecie takiej wędliny, która nie zawiera izolatu białka sojowego i syropu glukozowo-fruktozowego, który jest wszechobecny. Jeżeli chcecie skazać społeczeństwo polskie na dalszym ciągu taką żywność, to się nie dziwimy temu, że wzrasta zachorowalność na nowotwory i niczego dobrego w tym kierunku nie możemy się spodziewać. Ponieważ w zeszłym roku, wiedząc, że ta ustawa do końca nie będzie działała tak jak należy, poprosiliśmy o pilne spotkanie z panem ministrem Kowalczykiem, zresztą był uczestniczył w tym też pan minister Babalski. I wtedy okazało się, że zmiana, która nastąpiła od 1 stycznia tego roku, zapomniała o małej zmianie w ustawie o bezpieczeństwie żywności i żywienia. Dzięki tej zmianie, którą teraz proponuje klub Kukiz15, macie Państwo okazję tą ustawę naprawić do takiego kształtu, jaką miał na myśli ustawodawca, mam nadzieję, bo przecież poprzez cały okres poprzednich rządów to rolnicy cały czas walczyli. To był jeden z postulatów Zielonego Miasteczka, gdzie obecny rząd, członkowie obecnego rządu wspierali nas w tych postulatach, obiecując, że jak dojdą do władzy, to na pewno zostanie to załatwione. I taką obietnicę uzyskaliśmy w grudniu ubiegłego roku od ministra Kowalczyka, który zrozumiał, że jest ustawa niekompletna i obiecał nam, że w najbliższym czasie zostaną przeprowadzone zmiany. Minęło ponad pół roku, zmiany nie ma, więc całe szczęście, że pan poseł Sachajko zaproponował krótką zmianę, która po prostu jest przez nas oczekiwana. Mam nadzieję, że Państwo się na tym pochylicie.